Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu, witam niezwykle serdecznie naszego gościa. A nie jest nim dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wielokrotny, dodajmy, Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Europejscy Demokraci, Konserwatyści Marka Biernackiego i centryści Ireneusza Rasia i w odwodzie prezydent Bronisław Komorowski były. Witam pana posła, witam pana ministra. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tym byłym ministrem, to ja jako były już teraz. A, panie ministrze, wie pan, nigdy nie mówi się nigdy, a jak się już było co najmniej razy dwa, to można jeszcze i razy kolejne jeszcze wymienić. No tak naprawdę to cztery razy podpisywałem. Wiem, ale wie pan, liczę panu te dwa ostatnie. Panie ministrze, ja zacznę od razu od Funduszu Spójności. Myśli pan, że rzeczywiście jest jakiś problem z tym funduszem, czy nie? Panie redaktorze, ja myślę, że gdy pan zaprosił Konrada Szymańskiego, to on by wiele wyjaśnił, bo w mojej ocenie Konrad Szymański przez wiele lat prowadził negocjacje. On dokładnie wie, do czego Polska się zobowiązywała, jakie są warunki. I z jakichś powodów w tej chwili położył papiery, a więc zrezygnował. Ja przypomnę, że w 2020 roku w styczniu przestrzegałem, że sytuacja, o której mówi premier Morawiecki w zakresie uwspólnotowienia długu, czy chociażby zasobów własnych Komisji Europejskiej, jest to duży krok na rzecz federalizacji fiskalnej. To się niestety, czy stety, ale to się dokonało. W tym uczestniczył Morawiecki, w tym uczestniczył Szymański, który wykonywał polecenia premiera Morawieckiego i nagle oto okazuje się, że budując tę bestię europejską w postaci federalizacji fiskalnej, w pewnym momencie premier Morawiecki wycofuje się, oskarża, że ta bestia może być zakruszeniem dla naszych wartości. Natomiast Konrad Szymański czuje się w mojej ocenie pozostawiony czy wystawiony tak naprawdę do wiatru i dlatego złożył rezygnację. Więc dzisiaj trzeba by się jeszcze raz zapytać i Konrada Szymańskiego, i pana premiera Morawieckiego, a w jakim sensie także prezydenta Andrzeja Dudę, jakie zobowiązania i do czego, że tak powiem, w jakiej sprawie porozumieli się z Ursulą von der Leyen i z Komisją Europejską. Panie ministrze, no to tutaj mamy komunikat Kancelarii Prezydenta mówiący wprost, że Ursula von der Leyen oszukała prezydenta. No, panie redaktorze, więc jeszcze raz mówię, ja bym zaprosił Konrada Szymańskiego. Mhm. Natomiast w Komisji Europejskiej mamy naszego wybitnego prawnika Janusza Wojciechowskiego. On jest trzecim co do kolejności ważności komisarzy w Komisji Europejskiej. Ja jestem przekonany, że on z Ursulą von der Leyen często dyskutuje. Trzeci, bo trzeci pod względem wielkości jest budżet na wspólną politykę rolną. Ja już się... Więc komisarz... A ja powiem szczerze, już myślałem, że będzie pan uzasadniał zwrot naszego komisarza i wtedy będziemy robić powrót do przeszłości. Nie, nie, spokojnie. Nie, panie redaktorze. Ja zwracam uwagę na to, że Janusz Wojciechowski, dzisiaj wypowiadając się, jasno określił, że pieniądze nie są stracone i on nie widzi zagrożenia dla tych pieniędzy. Więc to, co piszą dziennikarze, to, co piszą media, to jedno, to są jakieś informacje, być może przypuszczone. Natomiast dla mnie głosem oficjalnym jest głos trzeciego co do rangi komisarza w Komisji Europejskiej, Janusza Wojciechowskiego. Czyli ja zapytam on wprost, twierdzi, czy wierzy pan w takim razie Januszowi Wojciechowskiemu? Panie redaktorze, chciałbym wierzyć, bo jeszcze raz podkreślam, Polsce te pieniądze się należą, bo na czym polega uwspólnotowienie długu? Uwspólnotowienie długu polega na tym, że dzisiaj płacimy już obsługę nie tylko tej części dotacyjnej, ale także kredytowej Europejskiego Funduszu Odbudowy, z którego robimy Krajowy Plan Odbudowy i dzisiaj płacimy obsługę, a nie mamy ani jednego euro. To prawda. Więc albo Polska nie ruszy z wnioskiem i powie Komisji Europejskiej sprawdzam, bo w mojej ocenie od roku czasu, a przynajmniej od ostatniego pobytu pana prezydenta w Brukseli i pobytu w Warszawie Ursuli von der Leyen prowadzimy pewno jałową dyskusję. Panie ministrze, ale pan połączył niejako dwie pule, bo połączył pan Fundusz Spójności z naszym KPO. Ja pytałem o Fundusz Spójności
i znowu wracam do tego Funduszu Spójności. To nie jest tak, że ni stąd, ni zowąd gruchnęła ta informacja o tym, że ten Fundusz Spójności może być w pewnym sensie zagrożony. Co prawda dzisiaj to Rzeczpospolita na przekładzie Financial Times dokonała takiej analizy. Natomiast już 6 października brukselska korespondentka radia RMF FM informowała, że Komisja Europejska zatwierdziła 24 miliardy euro dla polskich regionów, ale pieniądze wypłaci dopiero wtedy, gdy polskie władze wypełnią warunek dotyczący stosowania karty praw podstawowych. A jednym z tych warunków jest, czytam na podstawie artykułu w internecie znalezionego, między innymi niedyskryminacja osób LGBT. To jest artykuł pochodzący z RMF-u. I teraz moje pytanie, już tak naprawdę w szczerej, dobrej wierze, z pełną otwartością. Czy osoby LGBT są w Polsce dyskryminowane? Panie redaktorze, ze szczerą otwartością Polska, negocjując wieloletnie ramy finansowe i Krajowy Plan Odbudowy, zgodziła się na powiązanie płatności z praworządnością. Mogła się nie zgodzić, była o tym bardzo ostra dyskusja, Polska na to się zgodziła. I to nie jest kwestia tylko karty podstawowych praw człowieka, o których pan mówi. To jest kwestia także nieprzywrócenia do orzekania tych 4 czy 6 sędziów. I ja mam też pytanie, czy dla osobistego sporu i satysfakcji Zbigniewa Ziobro w sprawie tych 6 sędziów warto ryzykować pieniędzmi na inwestycje w Polsce? Bo przypomnę, że są to pieniądze, które należą się i samorządom, i rolnikom, i przedsiębiorcom. I są to pieniądze, które już co najmniej powinni pracować w Polsce od roku. A my mamy nieruszony Krajowy Plan Odbudowy mamy wątpliwości, czy wieloletnie ramy finansowe Panie ministrze, poza tą zaliczką dwuletnią będą wykorzystane. To prawda. Natomiast tak, mamy ruszone KPO, bo KPO jest realizowane, co prawda z naszych środków. Realizowane jest w formie zaliczkowej na 2 lata. Nie, KPO, też wspólna polityka rolna. Tylko wieloletnie ramy finansowe i wspólna polityka rolna. A KPO jest realizowane z naszego budżetu z nadzieją na to, że jednak zostanie to zrefundowane. A ja się pana pytam raz jeszcze, wracam nadzieja, do tego nadzieja, że tak powiem, umiera ostatnia, a żeby nie żyć ciągle w nadziei, to zwyczajnie trzeba powiedzieć, sprawdzam. I Polska, ja jestem zdziwiony, że Polska, będąc gotowa do zaliczki w październiku ubiegłego roku, a więc dokładnie rok temu, do tej pory nie zrobiła żadnego projektu w ramach KPO, który mogłaby położyć przed Komisją Europejską i rozliczyć. Włosi już rozliczyli 200 to, miliardów. Tak jest. A tylko, my co? Tylko tutaj my występujemy w październiku, z tego co słyszałem, a słyszałem na podstawie wypowiedzi polityków PiS-u, że ten rachunek zostanie wystawiony, czy też wniosek o wypłatę funduszy, zostanie wypłacony w tym miesiącu, znaczy złożony w tym miesiącu. I teraz pytanie, czy on zostanie zrealizowany, czy nie zostanie zrealizowany. No to by trzeba zapytać ministra Pudę. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że wicepremier Kowalczyk powiedział, że jeśli chodzi o tą część dla rolnictwa z KPO, to pierwszy wniosek ma zamiar złożyć dopiero w kwietniu. No to jak my możemy dyskutować z Komisją Europejską, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy dyskryminowani, czy dostaniemy pieniądze, czy nie dostaniemy, jak my zwyczajnie nie wypełniamy tego kuponu. No można się modlić o wygraną w totolotka. Ale trzeba wypełnić kupon, to prawda. Ale trzeba wypełnić kupon. To no ja raz jeszcze z uporem maniaka wracam do karty praw podstawowych Unii Europejskiej i pytam pana zupełnie szczerze i poważnie. Czy społeczność i osoby LGBT są w Polsce dyskryminowane? Panie redaktorze, ja myślę, że u nas za dużo się o tym wszystkim mówi i z tego powodu wynika cały ten ambaras. Myśmy mniej o tym mówili, a zwyczajnie, tak jak powiedziałem, w odpowiednim czasie składali stosowne wnioski i dokumenty, to ja jestem przekonany, że Polsce, tak jak każdemu innemu państwu, te pieniądze się należą. Bo uwspólnotowienie długu oznacza, że my te pieniądze obsługujemy, a z nich nie korzystamy. I tak to wygląda na chwilę obecną. W tak zwanym międzyczasie dziś 30 sędziów Sądu Najwyższego mówi, że nie będzie orzekało z innymi sędziami, tymi wybranymi przez KRS, po czym dodają neo-KRS. Czy my dążymy do takiego momentu i do takiego scenariusza, że na przykład, pytałem o to pana posła Latosa, ale niech będzie ten przykład Tomasza Latosa, że na przykład pan poseł Marek Sawicki z mównicy sejmowej będzie mówił, że pan poseł Latos nie jest posłem?
Znaczy nie podejrzewam nie, panu, że w ogóle, panie ministrze, żeby była sprawa jasna, ale pytam panie tak obrazowo po prostu. Nie, to się nie da połączyć tych dwóch kognicji, parlamentarnej i sądowej. I chcę wyraźnie podkreślić, że w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości pan premier Mateusz Morawiecki i pan prezes Jarosław Kaczyński w lipcu ubiegłego roku zrobili konferencję po powrocie z Brukseli i powiedzieli, że zwyczajnie reforma wymiaru sprawiedliwości nam się nie udała, że Izba Dyscyplinarna w tym kształcie zostanie zlikwidowana i że oczekujemy, przeprowadzimy kolejną reformę. I to, co ja wcześniej pana pytałem. Upór Zbigniewa Ziobry polega na tym, że jego osobiste urazy do 6 sędziów sprawiają, że nie jesteśmy w stanie zrealizować tego, do czego zobowiązał się i pan premier, i firmował to pan prezydent, i także wicepremier wcześniej do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, bo oni o tym rozmawiali w Brukseli. I o tym wie doskonale Konrad Szymański. Warto by go o to zapytać, naprawdę. Czyli według pana, jeżeli by tych 6 sędziów zostało przywróconych do orzekania, rozumiem, że pieniądze z KPO od razu płyną, tak? W mojej ocenie tak. W mojej ocenie jest to jedna z główniejszych przeszkód i tutaj wyraźnie zawsze apeluję do pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nie warto własnych animozji przedkładać na racje państwowe. Tak było w sprawie słynnego lekarza i problemów czy oskarżenia tego lekarza o błąd lekarski w sprawie taty pana Zbigniewa Ziobry. Tak jest teraz z tą 6 No dobrze, sędziów. Ale to zostawmy, zostawmy tę 6, bo tutaj mamy już stanowisko jasne, już je pan wyraził i wyartykułował. Natomiast ja wracam do tego pytania o tych 30 sędziów Sądu Najwyższego, którzy mówią, że nie będą orzekali z innymi sędziami, którzy zostali ostatnio wybrani. Panie redaktorze, bo to pozostaje do wyjaśnienia kwestia związana z trybem powoływania Krajowej Rady Sądownictwa. I w ocenie sporej części prawników, ale także Trybunału Sprawiedliwości mamy sytuację jasną, że ta Krajowa Rada Sądownictwa zarówno poprzedniej kadencji, jak i tej nie została wybrana zgodnie z konstytucją, bo według konstytucji parlament wybiera 6 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, a pozostali są wybierani poprzez wyłaniani z grona sędziowskiego w ich trybie jakby wyborczym. Oczywiście możemy przyjąć inną zasadę, ale wydaje mi się, że wtedy trzeba by zmienić to w konstytucji, że owszem, parlament wybiera spośród sędziów zgłoszonych przez określone gremia prawnicze i wtedy mamy tą większą liczbę zgłoszeń, spośród których Sejm wybiera, większość parlamentarna wybiera akurat taki czy inny skład Krajowej Rady Sądownictwa. Marek Sawicki, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska w